Witam Państwa bardzo serdecznie, Adam Szabelak. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Białczak. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze. Prezes największej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, przemysłowców ziemi radomskiej, prezes spółki Geotermia Polska, doświadczony menadżer i powiedzmy, że to w takim największym skrócie tyle. Jak jeszcze chciałby się pan przedstawić swoim potencjalnym wyborcom, bo przecież startuje pan też do Rady Miejskiej? Tak, zgadza się. Na pewno to, że autoprezentacja zawsze stawiała mi nie kłopot, ale pewne wyzwania, ze względu na to, że lepiej jest zdecydowanie, jak ktoś mówi o kimś niż sam o sobie, ale trudno, tak. To, co pan powiedział, kieruje tą największą organizacją zrzeszającą pracodawców, ale też największe firmy, najlepsze firmy, które wyrażą z tego 2016 roku. To już jest moja druga kadencja, ale zgodnie z zapisami statutu będę na tą kadencję kończył w czerwcu tego roku. No i mam nadzieję, że pojawią się nowe osoby, które będą kontynuowały, a na pewno dużo lepszą tą organizację. Ale to też nie chodzi o to, żeby ulepszać organizację, tylko myśleć o tym, żeby region radomski był coraz silniejszy gospodarczo. Mówimy doskonale, że jest wiele elementów do poprawy. Jeśli chodzi oczywiście o moją działalność zawodową, to od 2000, tutaj do 2020 roku, objęłem funkcję prezesa zarządu firmy startupowej, firmy, która w dużej mierze szeroko pojętą geotermią w Polsce, która się zajmowała i się zajmuje. To była na początku spółka, która była powołana przez najlepszą ciepłownię geotermalną w Polsce, najlepszą geotermię podkanańską, Bańskiej Wiśle i Zakopanem, oraz spółkę Instytutu Ochrony Środowiska. W tak zwanym międzyczasie uzyskaliśmy dokapitalizowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dzisiaj jest to spółka NPOŚiU, której przede wszystkim zadanie jest takie, aby wspierać samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, gminy, ale też ciepłownie, w których dokonuje się transformacja energetyczna, po to, aby właśnie coraz więcej miast w Polsce mogło korzystać z tego najlepszego źródła, najbardziej efektywnego, najbardziej ekologicznego, bo to najczystsze, odnawialne źródło energii, jakim jest właśnie geotermia. I to robimy. Tutaj myślę, że nie tylko ja, ale i cały zespół może się pochwalić licznymi projektami, nad którymi się wczuwamy, jak możliwe kontraktu, to jest między innymi Wolomin, to jest między innymi Otwock, Kądrowiec, ale też Łowicz. No i to, co też mamy w swojej umowie spółki, ale też i w takiej swojej misji, czyli ten cel edukacyjny, jesteśmy prowokatorem, ale też i tutaj pomysłodawcą takiego projektu informacyjnego. A gdzie Radom z tą geotermią? Na północ jest Grójec, a w Radomiu nic. Czy to wynika z braku woli samorządu, czy po prostu takie są warunki w naszym mieście? Nie, absolutnie nie. No, tak to chciałem już geologicznie otoczyło, że niestety nie wszystkie miasta w Polsce mogą skorzystać z tego dobra, jakim jest geotermia. Średnio najbardziej efektywne to jest 1/3 mniej więcej Polski, to jest tak zwany niż Polski. Geograficznie jest to zachodnia część województwa mazowieckiego, praktycznie całe województwo łódzkie, wschodnia część województwa wielkopolskiego, wschodnia północna, też wszystkie województwo kujawsko-pomorskie, no i praktycznie całe województwo zachodnie pomorskie. No my jesteśmy tak trochę nie do końca szczęśliwie położeni, jeśli chodzi o geotermię, że rzeczywiście tak najbliższy odbiór, który będzie powstał w odległości oczywiście od Radomia, to jest Grójec. Ja może przypomnę, że tak 3 lata temu 15 gmin w Polsce podpisało umowę na ponad 230 milionów na oferty badawczo-rozwojowe. I tutaj najbliższe takie miasta, które są zlokalizowane blisko Radomia, no, ciężko powiedzieć, że to jest blisko, bo to były tak naprawdę miasta wokół Warszawy, tak jak Otwock, tak jak Piastów, czy Wołomin, czy też Żyrardów. Natomiast w zeszłym roku druga ta
Kamczatka, kolejne gminy dołączą do tych szczęśliwców, którzy dostali te pieniądze na ten odbyt, tym razem nie 15, a aż 30 gmin. I rzeczywiście w tej części województwa mazowieckiego południowej, a to tak mogę powiedzieć, że też czyli ziemi radomskiej, to tak jest Grójec, więc tutaj trzeba pogratulować Wójcowi, że uzyskał taką dotację. Natomiast to z informacji, które posiadam radą wystąpić do Państwowego Instytutu Technologicznego opinię, czy ma szansę na geotermię w Radomiu. No i niestety rokowania ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego są takie, że tutaj nie są dobre warunki na to, aby budować instalację geotermalną. Jest przed miastem wyzwanie, jeśli transformacja energetyczna ciepłowni, a ona jest nieunikniona, to na pewno nie geotermia. Może inne formy, jak chociażby jakiś RDF, albo być może jakiś ciepłownik biomasowy. To przejdźmy teraz do polityki. Jest, wspomnieliśmy już o tym starcie do Rady Miejskiej, ale dlaczego? Ma pan chyba trochę zajęć, trochę na głowie. Po co to panu? No właśnie, to wielokrotnie sobie zadawałem to pytanie, po co to jest mi potrzebne, a też moich znajomych o tym, jak to widzę, zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej w Radomiu z drużyny Roberta Fryga w okręgu nr 2, czyli w stronie Kandydacina Fidarny, niż po drodze. Powiem szczerze, że byli mocno zdziwieni. To powiem tak, zawsze byłem tego zdania, że samorząd to nie jest polityka. Może dlatego, że zawsze uważałem, że samorząd powinien być właśnie oddany tym wszystkim społecznikom, którzy chcą coś zrobić dobrego dla swojej lokalnej społeczności. No nie ukrywam, że też zostałem przekonany przez Roberta Pryga, żeby właśnie wesprzeć jego inicjatywę. Zostałem pomocnikiem wyborczym Komitetu Wyborczego Wyborców. Później właśnie podczas rozmów zdecydowałem się objąć liderowania właśnie grupy 7 osób, która będzie starała się zdobyć mandat właśnie w okręgu nr 2. Dlaczego też podjąłem taką decyzję, aby właśnie dołączyć do tej drużyny, do tej najlepszej drużyny Roberta Fryga? Dlatego, że przez ostatnie kilkanaście lat Radomiu dzieje się dobrze i chcemy to zmienić. Ja powiem tak, że bardzo bliski jest mi obszar gospodarczy, między innymi dlatego, że właśnie od sprawy, że właśnie teraz zarządzą organizacją, która skupia największych pracodawców w regionie. I uważam, że brakuje nam tutaj naprawdę dobrych inwestycji, przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców. Moja rola w samorządzie na pewno będzie taka, że będę chciał, aby Radom był miastem, w którym inwestorzy będą często odwiedzać nasze miasto, będą wybierać to miasto, ale też ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy tutaj prowadzą działalność, poprawią się po prostu komfort funkcjonowania. Dlatego, że temat jest bardzo złożony. No z jednej strony przedsiębiorcom jest bardzo trudno, bo muszą się po prostu mierzyć się z pewnymi wyzwaniami, jakimi są chociażby różnego rodzaju kwestie legislacyjno-prawne, ale też i mocno skomplikowana struktura podatków i koszty, prawda, które chociażby przy zatrudnieniu muszą bardzo dużo ponosić. A z drugiej strony, jak już jesteśmy przy tym czynniku ludzkim, to widzimy, jak trudno jest dzisiaj pozyskać dobrych pracowników, bo przecież Radom to jest kuchnia młodych talentów i nagle coś się nie dzieje dobrego. Ci ludzie po szkole średniej wyjeżdżają do dużych miast, ci najlepsi, i potem po tych studiach, zamiast wrócić do tego rodzinnego miasta, no to wybierają inne kierunki. Już nawet nie mówię o tym, że zdają się w Warszawie, w Lublinie czy w jakiejś tam studiują. A często włączą studia w Warszawie i na przykład jadą do Wrocławia za dobrą pracą. I my chcemy tego zmienić. I powiem szczerze, że też współpracuję z wieloma szkołami średnimi, głównie z szkołami technicznymi. Tam jest mnóstwo talentów. I teraz my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ci ludzie po prostu nas tak opuścili. Bo jeśli nie będziemy mieć żadnych zachęt dla tych 25-latków, 30-latków, to będziemy po prostu miastem, przepraszam za tę nazwę, starych ludzi. Konkretnie,
co można zrobić, żeby tych młodych zatrzymać? Co może zrobić samorząd, co może zrobić prezydent, co może zrobić radny? Co planujecie zrobić jako drużyna Prygla i co planuje pan zrobić? Tak jak powiedziałem, ja będę zawsze stał w stanowisku, że muszą się pojawić inwestorzy i firmy muszą być pewne swojego bytu i muszą stworzyć dobre miejsca pracy. Bo tych miejsc pracy jest, ale mogłoby być jeszcze więcej. Przede wszystkim myślę, że tutaj też jest bardzo ważna kwestia związana z tym, że Radom musi zachęcać młodych ludzi do tego, żeby mieli dobrą pracę, żeby mieli sensowne warunki mieszkaniowe i Radom musi być też dobrze skomunikowana. Jeśli chodzi o dobrą pracę, jest bardzo wielu pracodawców, natomiast myślę, że jak się pojawią nowi inwestorzy, to też wymusi na tych pozostałych pracodawców jeszcze większą w tym momencie mobilizację i dbanie o tego pracownika. Z drugiej strony też przemówimy o tym aspekcie mieszkaniowym. To wystarczy pojechać do Warszawy i zapytać młodego człowieka, czy wolę małżeństwo, czy jest ich stać na to, żeby kupić sobie 40-metrowe mieszkanie. No i usłyszymy odpowiedź, że nie, bo jeśli cena metra kwadratowego tam waha się na poziomie 15-18 tysięcy złotych za metr kwadratowy, w kwadratowiu można to, myślę, że spokojnie zakupić takie mieszkanie na poziomie 7-8, może jakiejś tam lepszej lokalizacji 9 tysięcy złotych, to to już jest podstawowa zachęta. Poza tym chcemy coś w tym kierunku, żeby być mobilnym. I też wiemy o tym doskonale, że sporo osób po prostu pracuje w Radomiu, mieszka w Radomiu, tak? W sposób pracuje zdalnie, natomiast ich pracodawcy to są ze miasta. To nie jest już tylko Polska, ale czasami też jest tak, spotykam się z takimi osobami, że pracują dla zagranicznych firm, podróżują 2 czy 3 razy w miesiącu, ale de facto najwięcej pracują właśnie z domu. Więc musimy zrobić przede wszystkim to, żeby to w tym mieście żyło się zdecydowanie lepiej. Mieszkania to jest podstawowa rzecz, no, ale też i kwestia komunikacji, po to, żeby my jesteśmy na tyle za dużym miastem, że możemy pewne rzeczy usprawnić i możemy spokojnie tutaj funkcjonować i nie denerwować się, nie stresować się, że stoimy w korku, że rano nie jesteśmy w stanie na czas zrobić dziecka do przedszkola, do szkoły, bo coś się wydarzyło. Więc no, jest bardzo dużo wyzwań, ale myślę, że takim podstawową rzeczą, którą należy w naszym mieście zrobić, to musi być po prostu audyt miasta, bo musimy, szczerze powiedziawszy, wszystko przebadać i zobaczyć, co funkcjonuje źle, co funkcjonuje średnio, co funkcjonuje dobrze. Bo ja nie zakładam, że też wszystko jest beznadziejne, tak? Bo proszę mi wierzyć, że to jest miasto z potencjałem, które jest w stanie ten potencjał po prostu wykorzystać. Się tak ładnie mówi, miasto z potencjałem, dużo młodych ludzi z potencjałem, a jak spojrzymy na statystyki, to jednak Radom od 2015 roku jest jednym z miast, które się najszybciej wyludniają w województwie mazowieckim. Jak spojrzymy na PKB, stosunek PKB radomskiego w stosunku do PKB ogólnokrajowego, ten stosunek pozostał stały na poziomie 70-kilku% z wahaniem 1-2%. Tak więc no, mówimy o tym potencjale, mówimy o tym wszystkim, ale młodzi ludzie z jakichś powodów stąd wyjeżdżają. To nasze lokalne PKB z jakichś powodów tu nie rośnie. Tutaj rzucam takie pytanie, może bardzo ogólne. Czy to nie są po prostu takie ładnie brzmiące hasła? Ja uważam, że nie, dlatego że tu trzeba też zadać sobie pytanie, co do tej pory władze miasta zrobiły w tym kierunku, żeby tych młodych ludzi zatrzymać. Dlatego, że okej, jeśli mówimy, że człowiek jest młody, młody małżeństwo, musi mieć dobrą pracę, musi mieć komfort mieszkania i jakiś, prawda, dobry start. Ale też nie zapominajmy o tym, że nasze młode pokolenie ma też swoje wymagania. Ono chciałoby też korzystać z dobra miasta, z tego, że mamy dobry teatr, czy teatry, czy też ta strona kulturowa tutaj musi naprawdę dobrze funkcjonować. No a docelowo to też jeszcze jest kwestia, prawda, przedszkoli,
Żłobków. To kolejna statystyka, którą może tak wtrącę, bo Radom, o żłobkach się dużo mówiło w Polsce, ale okazuje się, że w naszym mieście jest, jeśli porównamy do innych miast w województwie mazowieckim, najmniej żłobków na 1000 mieszkańców. Będą, prawda, skazani na korzystanie z instytucji babci i dziadka, która uważam, że jest bardzo dobra, ale też będą mogli po prostu tego roczna, czy półtora roczna, czy dwuletnie dziecko oddać opiekę do żłobka. A ja bym też, jak już jesteśmy przy żłobkach, to też bym chciał poruszyć troszeczkę temat de facto edukacji najmłodszych, bo ja akurat tutaj ubiegam się o mandat pełnego w okręgu numer 2. Okręgu, gdzie największe osiedle to jest osiedle Ustroni i ten odcinek. Ale też trzeba pamiętać o tym, że jest to osiedle w Danii, które jest ostatnim osiedlem, na którym się buduje bardzo dużo budynków wielomieszkaniowych i przybywa mieszkańców na osiedle w Danii. Zwróciłem uwagę na taki jeden bardzo pozytywny aspekt. Jeśli popatrzymy właśnie na Ustronie, jeśli popatrzymy na Danii, bliskie gminice, to mamy raptem dwa czy trzy szkoły. I one są tak przepełnione, a konkretnie na mam tutaj ćwiczyć szkołę na ulicy Danickiej, że de facto musi korzystać z dwóch innych szkół podstawowych, żeby móc po prostu te dzieci umieścić. I nikt z Państwa nie pomyślał o tym, że może warto zainwestować też w przedszkole, na przykład na osiedlu Idrami, bo to ja nie wiem, z czego to jak to akurat wynika, że gdzieś tam otwieramy jeden żłobek, jedną przedszkolę na 5 lat i najpierw to byśmy co drugi dzień w stanie tam przecinali i się tym chwalili, że jest super, ale to trzeba myśleć, to jest Państwo perspektywiczne. Jeśli widzimy, że pewne obszary miasta rozwijają się, tak, bo deweloperzy wchodzą, budują mieszkania, no to popatrzmy też z drugiej strony, czy na przykład ta lokalna podstawówka nie jest przepełniona, czy tam na przykład nie brakuje żłobka, czy tam nie brakuje przedszkola. Ale gdy poruszamy temat chociażby szkół podstawowych, to dla mnie, drodzy Państwo, jest to jakiś irracjonalny pomysł, żeby dzieci w szkole podstawowej kończyły zajęcia, uwaga, 17.20. Bo akurat moja najmłodsza córka tak kończy zajęcia. A z czego to wynika? Ano wynika to z tego, że jedna z największych szkół na mnie na osiedlu jest tak przepełniona, że po prostu funkcjonują trzy zmiany. To powiem szczerze, że to jest tak logistyczne utrudnienie dla młodych ludzi, że jeżeli ktoś pracuje, idzie do pracy na godzinę 8, to przecież musi to dziecko zawieźć na świetlicę, to dziecko czeka do godziny 12 czy 13, zanim zaczną się zajęcia, gdzie rodzice odbierają to dziecko o 16 czy 17, no to w ogóle funkcjonowanie to jest po prostu jedna wielka porażka. A okazuje się, że w promieniu kilometra jest budynek szkolny, który też można by było zaadoptować i troszeczkę rozłożyć po prostu obłożenie na tych dzieci na kilka szkół, tak żeby one na przykład kończyły o 13 i 14, tak? A nie o godzinie 17. I to są takie może prozaiczne małe rzeczy, które de facto miasto nie wykorzystuje, bo też mówiąc wprost, nie rozmawia z mieszkańcami. Niestety. I uważam, że tak jest najlepiej. I wszyscy de facto jesteśmy skazani na decyzje, które są po prostu decyzjami absurdalnymi. Też ładnie mówicie o kolejnych takich rozwiązaniach, ale nasze miasto już przebiło albo niedługo przebije ten miliard złotych deficytu budżetowego. Można nowe placówki otwierać, można podnosić pensje nauczycielom, ale to też częściowo obciąża samorząd. Zgadza się, tylko ja zadaję pytanie, czy ktoś zrobił, że będzie audyt wydatkowania tych środków, bo ja przypominam, że budżet miasta Radomia to jest 1,5 miliarda złotych. To są bardzo duże pieniądze, z czego około 60% to są głównie kwestie związane z edukacją lokalną, tak? I tutaj bez wątpienia, drodzy Państwo, te koszty będą rosły. Tylko pytanie, czy ktoś pochyli się na tym, żeby to usprawnić, prawda? Czy dzisiaj słyszymy, że w takim opłakanym stanie jest budżet miasta,
dlatego że władze centralne nie zwiększyły subwencji. Poniekąd jest owszem to prawdą, tylko że też rozmawiam z włodarzami różnych miast i też narzekają na to, że deficyt tam sięga kilkudziesięciu, to zależy oczywiście od gminy, ale a nawet kilkuset milionów złotych. Okej, okay, w porządku. Natomiast ja nie wierzę w to, że nie można by było po prostu pewnych mechanizmów usprawnić. Tak? Natomiast no, trzeba reagować. A u nas to jest niestety takie trochę kupowanie wszystkiego na kredyt. Jakoś to będzie. No nie, ja pochodzę z biznesu, wiem, że żaden przedsiębiorca nie podchodzi do biznesu na zasadzie takiej, że w jednym roku wyda wszystkie swoje oszczędności, zadłuży się na 10 lat i potem powie, jakoś to będzie. No, łatwo wydaje się publiczne pieniądze. A popatrzmy teraz od drugiej strony. Dlaczego miasto na przykład nie stara się zachęcać ludzi do tego, aby właśnie płacili podatki drogowe, tak? Dlaczego miasto właśnie nie zachęca inwestorów, żeby tutaj powstawały nowe firmy? Żeby to miasto się właśnie od strony gospodarczo rozwijało. Przecież no, my nie mówimy tylko i wyłącznie o kwestiach takich, że mamy powiedzmy, nie wiem, zakierki pieniędzy, które skądś trafiają do budżetu miasta i my wydajemy. No jest jeszcze ta strona przychodowa, prawda? I może popatrzmy na to, żeby w jakiś sposób spróbować tą stronę przychodową właśnie zwiększyć. I ja powiem szczerze, że parokrotnie próbowałem słuchać tych długich dyskusji na Radzie Miejskiej i miałem takie wrażenie, że z całym szacunkiem dla wszystkich radnych, że to może coś osób wie, o co chodzi, jeśli chodzi o budżet. Dla mnie to jest po prostu zatrważające. Tak, tutaj kolejna statystyka. Akurat tak się złożyło, że ostatnio ich sporo poczytałem o naszym mieście. Jeśli chodzi o przychody jednostek samorządu terytorialnego i analogiczne miasta na prawie powiatu, Radom jest takim na tej skali najniżej. Średnia to jest około 7 tysięcy złotych, Radom to jest 3 tysiące złotych z hakiem, w jakiejś tam skali już teraz dokładnie nie pamiętam. W każdym razie no, wskazuje to, że coś to jest nie tak, ale to już zostawiając to i zmierzając powoli do końca, proste, konkretne pytanie. Pierwsza uchwała, jaką by chciał pan jako radny, aby Rada Miejska podjęła? To jest coś, od czego powinniśmy zacząć. W momencie, kiedy pojawi się nowy prezydent, który przejmie nierządzenie, zarządzanie miastem, powinien wiedzieć, na czym stoi. Powinien przyjrzeć się temu, to co wcześniej powiedziałem, co funkcjonuje fatalnie czy źle, co funkcjonuje tak średnio, co dobrze funkcjonuje. I wyznaczyć po prostu kierunki działań. Pewien harmonogram z konkretnymi terminami, co trzeba poszczególnie. Ja sobie też nie wyobrażam sytuacji takiej, że prezydent sobie będzie audytował, natomiast albo radni będą przeciwni. I tutaj państwo też musi dojść do współpracy radnych z prezydentem. Bo bez tego to jakby te wszystkie rzeczy mogą się nie udać. I ja wierzę, że nowy przyszły prezydent nie myślę, że nie będzie Robert Krygiel, będzie osobą, która potrafi rozmawiać ze wszystkimi. Bo znam tę osobę, znam ją Roberta i wiem, że nie przeszkadzają mu jakieś tam prawda, znaczki polityczne. On jest w stanie zarówno rozmawiać z jedną stroną, jak i z drugą, dlatego że chce naprawdę dużo dobrego dla naszego miasta. Więc ja będę optował za tym, żeby jedną z pierwszych uchwał właśnie była kwestia wyrażenia zgody przez radnych na to, aby wreszcie ktoś zrobił rzetelny audyt. I na koniec wolny głos. Dlaczego zagłosować na Łukasza Białczaka? Zachęcam Państwa do oddania na mnie głosu, ponieważ jestem osobą, która ma doświadczenie, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, budowane zresztą od kilku lat przy okazji właśnie organizacji przedsiębiorców pracodawców, którą zarządzam. Zachęcam też również do tego, bo wiem, rozmawiam z ludźmi, jakie są po prostu dobre problemy społeczne. Nic się nie pochwaliłem, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że mam taką pierwszą inicjatywę.
społeczną na dzielnicy Italii. To była budowa ulicy Polackiej w Radomiu, gdzie stworzyliśmy tę budowę. I to w ciężkich drugich czterech latach, to było 10 lat temu, w 2011, w 2013 roku, wreszcie tą ulicę wybudowaliśmy. Zachęcałbym przede wszystkim wszystkich wyborców, którzy mieszkają i na ustroni, na tym odcinku, na Italinie, i też na Emisporu, czy Kodokę, do tego, aby oddać na nas głos, dlatego że już mamy listę rzeczy, które chcemy zrealizować. To jest przede wszystkim ta wspomniana katastrofa na ulicy Sołtykowskiej. I to nie jest droga, to jest rzeka, którą musimy bezwzględnie zrobić. Czeka raczej kolejca ulica Italińska, ulica Mazowiecka. I to jest szereg rzeczy, które musimy przeprowadzić po prostu na ustroniu, aby wszystkim funkcjonowało się dobrze, aby ludzie, którzy mieszkają w Radomiu, byli dumni z tego, że mieszkają i zachęcali też swoje dzieci, swoich bliskich do tego, aby wracali do Radomia i właśnie korzystali z tego dobra, jakim jest miasto, które jest dobrze skomunikowane z Warszawą, które ma lotnisko, które też bierze w to, żeby wykorzystać swój potencjał. Po to, abyśmy po prostu też mogli spróbować odwrócić ten trend spadkowy, jeśli chodzi o demografię. Dziękuję za rozmowę.